Miłego dnia. Miłego dnia, papa. Papa. Tatuś. Dzień dobry, kochani, witam Was w nowym vlogu. Szykuję się właśnie do wyjścia, ponieważ umówiłam sobie dzisiaj wizytę u mojego jasnowidza. Chodzę sobie zawsze właśnie tak od razu, jak się zacznie nowy rok, żeby przepowiedział mi, co fajnego w tym roku będzie się działo. Powiem Wam, że bardzo mi się to zawsze sprawdza. Praktycznie wszystko, co zawsze mi powie, to ma rację i mam takie wrażenie, że kilkukrotnie już ochronił mnie przed pewnym jakimś złym zdarzeniem, także bardzo lubię tam chodzić. Wiem, że są zdania na temat takich jasnowidzów, wróżek podzielone. Jedni są za tym, drudzy nie. Ja bardzo lubię, bardzo mi to pomaga, więc chodzę. Umyłam sobie właśnie buzię, żeby pokazać Wam bardzo fajną pielęgnację z marką Self Fusion C. Kiedyś już Wam pokazywałam właśnie kremy z filtrem, z 50, więc możecie je kojarzyć. Ja pierwszy raz styczność z tą marką miałam w gabinecie, do którego chodzę na przeróżne zabiegi na moją buzię i często też po zabiegu dostaję właśnie próbki tych kosmetyków, żeby stosować, żeby ta buzia się fajnie zregenerowała, także to jest bardzo dobra marka. Zacznę sobie pielęgnację od tego serum, który bardzo fajnie rozjaśnia przebarwienia, zapobiega powstawaniu nowych i też bardzo fajnie wyrównuje kolory. Tu mamy tutaj m.in. witaminę C, niacynamid, wiele innych fajnych rzeczy, których nie potrafię nawet wymówić. Bardzo fajnie zachowuje się właśnie pod krem, także zaczynam właśnie pielęgnację zawsze od umycia buzi, nałożenia serum. Czasami używam tonik, ale to tylko czasami, więc zazwyczaj moja pielęgnacja składa się z żelu do mycia buzi, z serum, z kremu i z filtru. Dzięki składnikom przeciwzapalnym, łagodzącym może być stosowany również przy skórze wrażliwej, także naprawdę Wam bardzo polecam, bo bardzo fajne jest poczucie takiej mocno nawilżonej skóry. I teraz sobie nałożę krem nawilżający do codziennego użytku dla cery wrażliwej i podrażnionej. Bardzo fajnie nawilża buzię. Naprawdę ja kocham kremy, które dają mi takie poczucie mocnego nawilżenia. Jest naprawdę taki treściwy, kojący i fajne jest to, że posiada właśnie działanie hipoalergiczne. I na sam koniec krem przeciwsłoneczny dla każdego typu skóry, laser sunscreen i mamy tutaj SPF 50, także naprawdę bardzo mocną ochronę. Uwielbiam naprawdę tą konsystencję, ona jest taka przyjemna, przepięknie pachnie. Ten zapach to mi się kojarzy z hotelem w Nowym Jorku. Nakładam naprawdę dużą warstwę na skórę, żeby fajnie zabezpieczyć tą buzię. On się sprawdzi rewelacyjnie na plaży, żeby zabezpieczyć naszą skórę, ale koniecznie też na co dzień. Pod makijaż, teraz już w ogóle wychodzi, słuchajcie, słońce, także trzeba się bardzo mocno zabezpieczać. Natomiast nawet jeżeli to słońce nie wychodzi, to i tak, czy jesienią, czy zimą, cały rok ten krem właśnie przeciwsłoneczny powinniśmy używać. Zobaczcie, jak on pięknie się rozsmarowuje. Jest tak przyjemna konsystencja, ja go uwielbiam. Naprawdę, to jest mój ulubiony krem przeciwsłoneczny. Zawsze zabieram go ze sobą na każdy wyjazd i codziennie z rana właśnie przed wyjściem z domu nakładam na buzię. Składniki aktywne w tym kremie to tlenek cynku i dwutlenek tytanu, koenzym Q10, witamina E, uwodniony kolagen, filtry chemiczne. Nie jestem w stanie wszystkiego powiedzieć, ale naprawdę jest bardzo jakościowy. Dla mnie to jest, słuchajcie, rewelacja i zanim ja podjęłam współpracę z tą marką, to sama z ręką na sercu kupowałam te filtry, bo znałam je właśnie od mojej mamy, od wszystkich gabinetów, do których chodziłam. Jest to marka po prostu rewelacyjna, a ja mam, słuchajcie, teraz dla Was kod rabatowy, -15% z kodem ANDZIAX, także zostawiam Wam linki w opisie. Będzie on ważny przez 7 dni, także po prostu koniecznie zamawiajcie, bo te kosmetyki są tego warte, a na pewno już musicie się wyposażyć w ten krem przeciwsłoneczny. To jest must have. Nakładam makijaż i lecę. Bardzo fajnie ten krem też się właśnie sprawdza od razu pod makijaż. I można ruszać. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Naprawdę ten krem jest warty uwagi.
Pewnie Was zastanawiają te taśmy na lustrze. One są po to, żeby zabezpieczyły lustro. Były naklejone od razu po przyklejeniu tego lustra. Minęło już kilka dni, także dzisiaj będę mogła to zerwać, ale też za chwileczkę panowie będą montować tutaj nam kabinę prysznicową, bo są w drugiej łazience i montują właśnie kabinę prysznicową. Montują panowie aktualnie w drugiej łazience ten taki parawan na wannę, żeby nie chlapało wodą, bo tam stwierdziliśmy, że chcemy właśnie, żeby była tylko wanna, no bo wolę mieć pralkę i suszarkę obok. Także jest wanna, ale z opcją prysznica. Także dzisiaj już kompleksowo będą kabiny, właśnie szyby i na dole będą doklejone do końca lustra. Wyszłam już od Jasnowidza i tutaj zawsze kupuję takie fajne wafelki przekładane. Moja babcia zawsze takie robiła, ale nie z taką masą kajmakową, tylko ona robiła z taką podobną, robiła też z czekoladową, a tutaj są mieszane, więc wzięłam oczywiście trzy takie woreczki i też wypatrzyłam andruty. Pamiętam, że jak byłam w szkole podstawowej, to zawsze te andruty kupowałam, więc kupiłam dla Charlie, żeby zobaczyła, co mama w szkole podstawowej jadła. Wskakuję do Ubera i może w Uberze albo już w domu powiem Wam, co tutaj się fajnego działo u mnie. Czy ktoś jest tutaj biedniutki, chorutki i zamawiał wafelki przekładane, takie od babuni? Widać, że to jakaś babunia robiła pyszne. No jesteś taki słodziak w tym łóżku, ale ja dzisiaj z samego rana mówię: Luka, idź do tego królika, połóż się tam, bo panowie jeszcze tutaj w garderobie kleją mi sztukaterię. Zaraz wjeżdża kabina, dużo osób się będzie kręciło, tutaj będziesz miał spokój, więc fajnie się tutaj leży. Super. Serial jest. Już nie pamiętam, kiedy obejrzałem 6 odcinków z rzędu. Ja nie pamiętam, kiedy ty byłeś taki chory. No naprawdę, prawda? Ja cię w ogóle nie kojarzę z taką chorobą, więc ze złym samopoczuciem to może prędzej, ale tak. Aż tak, żeby rozłożyło. Ja jutro już wracam. Dzisiaj na obiad mam taki zestaw. Suróweczka, ryż i kurczak zapiekany z serem i z oliwkami. I powiem Wam, że powoli mam tak, że zaczynam chcieć mieć ochotę nie na catering. Ja po prostu jednak nie jestem do tego stworzona, albo może powinnam robić sobie przerwy. Chociaż jedzenie jest bardzo dobre, to ja po prostu nie wiem, no. Mam ochotę albo na coś takiego domowego, albo po prostu iść do restauracji. Nie za mocno chyba. I tak już zostało mi tylko 3 dni, jeżeli chodzi o catering, więc zobaczę. Pojem sobie znowu normalnie i może znowu zamówię na tydzień. Albo powinnam po prostu zrobić tak, że brać catering od poniedziałku do piątku i w weekendy jeść sobie takie domowe jedzonko, albo właśnie chodzić po restauracjach. Właśnie wyszli od nas panowie. Mamy lustra, mamy kabiny, zaraz Wam pokażę. Wyszedł też pan elektryk, więc włączyłam sobie Widzę na miłość. Robię sobie kilka jeszcze takich rzeczy firmowych na laptopie. I moim ostatnim uzależnieniem są płatki z mlekiem. Ja od zawsze, jak jadłam płatki, to z takim zimnym mlekiem, świeżo wyciągniętym z lodówki. I powiem Wam, że to jest w ogóle jakieś moje odkrycie, bo jak byłam mała, to albo jadłam kangurki? Boże, zgubiłam. Kangurki. Kangusy? Kangus były, nie? Mamy nawet w szafce chyba. Kangusy. Jadłam takie kulki czarne po prostu Nesquika. To są tak moje płatki dzieciństwa. Ale Charlie na przykład kupuje takie ciasteczka i Luka ostatnio w sklepie mówi: dawaj, weźmiemy te z Lionem. Mówię: z Lionem? Nie bardzo mi się podoba ten Lion. Ale mówię: dobra, Jezu, to jest po prostu coś przepysznego, naprawdę. Ja nie wyleję ich, jak Wam pokażę. Tak wyglądają. Czekajcie chwilę po opakowaniu. Tak wygląda opakowanie. No po prostu są tak pyszne. Ja ogólnie nie lubię samego batona Liona. Nie przemawia do mnie. Natomiast bardzo lubię McFlurry z Lionem. Z Burger Kinga. Nie wiem, bo to Luka zawsze, jak jesteśmy w centrum handlowym, to idzie po te McFlurry i mi przynosi. Więc i McFlurry, i płatki to jest obłęd. Zaczynam szaleć już tą dietą. Zjadłam pół godziny temu kurczaka. Już mnie ciągnie do takich rzeczy, ja nie wiem. Nie wiem, co to ze mną będzie. Ja się chyba po prostu nie nadaję na żadne diety. Powinnam po prostu mniej jeść, nie jeść słodyczy, nie jeść właśnie cukru. Ale nie wychodzi. Jestem aktualnie na 5. sezonie i na 2. odcinku. Jak oglądacie w tym momencie Widzę na miłość, to dajcie znać, na którym Wy jesteście.
że coś Ci jestem winien. Póki mam jeszcze chwilę, to powiem Wam o mojej wizycie u jasnowidza. Bardzo lubię, dalej potwierdzam i podtrzymuję, że bardzo lubię tam chodzić. Przede wszystkim bardzo dobrze energetycznie się nastrajam, ale też właśnie dowiaduję się ciekawych rzeczy. I to są przeróżne rzeczy. Bardzo błahe, ale też bardzo poważne. Nie chcę Wam też tutaj mówić, co ciekawego mój jasnowidz mi dzisiaj powiedział, ale kilka rzeczy już się potwierdziło z tym, co my planujemy na ten rok. Jasnowidz mówi, widzę Was tu i tu, nie wiem dlaczego, ale pokazuje mi się to i to, a ja mówię, cholera jasna, przecież właśnie w tym kierunku działamy, nie? A nic jakby o tym nie mówię, więc wiele fajnych informacji można z takiej wizyty wyciągnąć. Zawsze jesteście bardzo ciekawi, do kogo ja chodzę. Ostatnio pamiętam, że wrzuciłam Wam na Instagramie tą informację, dużo osób poszło z mojego polecenia, byliście bardzo zadowoleni, więc jak chcecie, to mogę Wam wrzucić do opisu, nie wiem, czy numer telefonu, nie, to tak spróbuję znaleźć stronę internetową. Chyba jest strona internetowa i tam jest też kontakt do tego jasnowidza. Mój ojczym jest ostatnią osobą, która wierzy w takie rzeczy, a słuchajcie, poszedł. Poszedł z mojego polecenia, musiałam go namawiać z dobrych, nie wiem, z 2 lata, z 3 lata, żeby poszedł i poszedł i był bardzo zadowolony. I sam powiedział, że to jest niesamowite, ale faktycznie ten facet, no, zna się na rzeczy i był sam pod wrażeniem. Także jeżeli nas to interesuje, to nie ma co się zamykać na takie rzeczy. Różne też opinie słyszałam od przeróżnych osób właśnie na temat wróżek jasnowidzów, że to jest, wiecie, szatan i te sprawy. Natomiast mój jasnowidz jest bardzo wierzący, religijny, wręcz mnie zawsze namawiał, żebym chodziła do kościoła. Kiedyś na Instagramie opowiadałam taką historię, gdzie moja mama bardzo chciała jeździć na motocyklu i zapisała się na kurs. Skończyło się to tym, że miała kontuzję w ręce, wywróciła się na tym motocyklu i coś miała nie tak z palcem. Chyba go nie złamała, czy złamała, czy obtukła. W każdym razie nie mogła nim ruszać. Miała w opatrunku, na pewno nie w gipsie, no nieważne. W każdym razie nie skończyło się to najlepiej. No i ja po jakimś czasie poszłam sobie do jasnowidza, to już było pewnie z 2 lata później, właśnie do tego, do którego cały czas chodzę. I on się mnie wtedy zapytał, czy mam mówić wszystko, czy wolę nie słyszeć takich złych informacji, a same dobre. Ja powiedziałam, proszę mi mówić wszystko. No i wtedy mi właśnie powiedział, że widzi jakąś dużą tragedię, widzi kask motocyklowy, wypadek na motocyklu, że to będzie straszna tragedia dla mnie. Widzi, jak płacze, widzi krzyż, no i wiecie, ja siedziałam taka przerażona, ale z drugiej strony myślę, kurczę, ani ja na tym motocyklu nie jeżdżę, ani Luka nie jeździ, w ogóle do głowy nie przyszła mi moja mama. Minęło może z 20 minut, jak wyszłam od tego jasnowidza, pojechałam do Złotych Tarasów i pamiętam jak dziś, jak jechałam schodami ruchomymi i dzwoni moja mama, taka szczęśliwa i mówi, słuchaj, chyba z powrotem zapisuję się na kurs jazdy na motocyklu, będę jeździła, no tak się cieszę. Ja, słuchajcie, po prostu nie wierzyłam w to. Ja w to nie wierzyłam. Ja mówię, mamo, ja właśnie wyszłam, bo w ogóle ten jasnowidz to jest właśnie od mojej mamy. Ja mówię, właśnie wyszłam od Roberta i on mi powiedział coś takiego, a ty nagle mówisz, że wracasz na ten kurs. Nie, nie może być. I słuchajcie, moja mama na ten kurs nie poszła, zrezygnowała. Już znowu miała później propozycję właśnie, żeby pojeździć na motocyklu, czy tam zrobić prawo jazdy na niego. I odmówiła. Powiedziała, że nie może tego zrobić, bo obiecała mi, że więcej na motocykl nie wsiądzie. Także ja gdzieś tam wierzę w to bardzo mocno. Uważam, że często po prostu taki jasnowidz może nas uchronić przed czymś złym, no ale też dużo fajnych, ciekawych informacji może nam sprzedać, także ja bardzo lubię chodzić. Zamówiłam sobie kilka fajnych rzeczy. Jakoś zawsze lubię właśnie po vlogmasie, gdzie mam dużo spokoju, na nowy rok zamówić sobie nowe rzeczy i zamówiłam sobie taki fajny kołnierz na podróże do samolotu. Ale w nim wyglądam, co? On jest z jedwabiu i jest bardzo taki masywny, ale jest cudowny. Tak się buzia w nim fajnie zatapia. I jest troszeczkę inny niż te wszystkie wałki, bo te wszystkie wałki skupiają się na tym, żeby tutaj jakby tylko ten kark podtrzymać. A ten wałek podtrzymuje policzki, także zobaczcie, jak ja się nawet tak opieram, to mi jest tak komfortowo, a na takim zwykłym wałku za bardzo głowa leci mi w dół. Także zamówiłam sobie taki właśnie wałek. Na jakieś tam przyszłe podróże. Nie wałek, tylko rogala. Chyba tak się mówi. Zamówiłam dla Charlie takie przesłodkie stroje na tenisa. Tutaj już bardziej na lato.
Zobaczcie, jaka słodka sukieneczka w panterkę. Tutaj właśnie komplet na teraz. Najeczka, taki fajny w kolorze takiej gumy balonowej. Tutaj kolejny komplet, taka bluzeczka z długim rękawem z leginsami różowymi. I sobie zamówiłam taki fajny dres Adidasa, różowy. I zobaczcie, jakie on ma fajne przeszycia na spodniach. Zamówiłam dwa rozmiary, XS i S. Bluzy tak samo, więc będę zaraz mierzyć i drugi najwyżej odeślę. Nie patrzcie na te kartony z tyłu, bo to są rzeczy, które wyjechały z pokoju, a ja nie mogę ich rozpakować, dopóki nie będę miała dokończoną garderobę, więc sobie tak wszystkie tutaj rzeczy pięknie czekają. Ale słuchajcie, ostatnio zamówiłam sobie dres z Nike'a i on był w rozmiarze S i był na mnie za duży. Spodnie jeszcze były ok, ale były bardzo luźne, ja wolę bardziej te rzeczy dopasowane, więc teraz mówię, skoro zamawiam z Adidasa, podobna firma, zamówię sobie S-kę i XS-kę do porównania. I to jest S-ka. W ogóle w XS-kę no to w życiu nie wejdę. Ciekawe są bardzo te spodnie, bo mają te fajne takie paski, szersze nogawki. Ta bluza tutaj jest bardziej taka taliowana i teraz pytanie do mnie. Czy ja się dobrze czuję w takim fasonie? Wydawało mi się, że jestem trochę chudsza i że będę lepiej w tym wyglądać, no ale nie wiem, wy mi powiedzcie. Bo jakby była luźniejsza bluza, to wiecie, tak nachodzi na te moje boczki, a tak to wszystko jest takie dopasowane. Teraz się zapytam męża mojego, chociaż on pewnie powie, że super. No właśnie mówiłam o tobie. Co ona śpiewa? Moja córka jest moją największą fanką. Aha, rozumiem. Zawinęła nasza córka rękawiczki komuś. A jakie są pola? Polarowe, mówiłaś. Jak ja ci się w tym podobam? Bardzo ładnie. No ale nie jest tak dziwne, że tutaj jest taki... Nie, gorset. No ale zobacz, tak mi tutaj wystaje po boku. Fajne to czy nie? Fajne, ładne. Naprawdę? No. No pasuje! Mówię do mojego dziecka, wydaje mi się, że wyglądam w tym dresie grubo. A ty co powiedziałaś? Możesz wyglądać grubo. Mogę wyglądać grubo? Jak to jest, że i mama, i tata najpierw wrzucają płatki, później zalewają mlekiem, a nasze dziecko na odwrót. I nawet jak mówimy jej wrzuć najpierw płatki, później zalej mlekiem, nie. Należysz do tej drugiej szkoły, Charlie, wiesz? Najpierw mleckiem. Potem płatki. Tyle wystarczy? Ale wysypałyśmy. Dzięki, że jesteś! Dzięki, że jesteś tu! Dzięki, że jesteś! Dzięki, że jesteś tu! Dzięki, że jesteś! Dzięki, że jesteś! Dzięki, że... Zobaczcie, ile kłaczków zbiera się po jednym suszeniu. To wszystko to są te nitki, takie śmieci z ubrań. Szok, co? Ja na przykład bardzo widziałam różnicę w suszeniu ciemnych ręczników właśnie w suszarce bębnowej, a na takiej zwykłej, bo ja w domu suszyłam właśnie na zwykłej suszarce i zawsze jak takim ciemnym ręcznikiem się wytarłam, to miałam pełno takich ciemnych niteczek. A moja mama znowu miała suszarkę bębnową i jak do niej przyjechałam, to również wycierałam się takim ciemnym ręcznikiem i żadnej nitki, żadnego śmiecia nie miałam na ciele. Także teraz jestem zadowolona, że te wszystkie śmieci wychodzą z tych ubrań, ale też mi się wydaje, że dużo właśnie tutaj nitek i tej bawełny wychodzi z ubrania, co sprawia, że ubranie jest bardziej cienkie. Czy jest tu jakiś specjalista od suszarek? Jak tak, to można napisać w opisie, czy tak jest. Czy jest grane? Fajny prysznic? Jutro przyjedzie jeszcze tutaj jedno skrzydło do otwierania i zamykania, ale dzisiaj musi się tak ustabilizować, aż będzie wolno dotykać się. Ej, myślałam, że to jest dalej zamknięte. No, nie, tak nie robimy. Chodź, nie możesz dotykać, bo to musi się dzisiaj... To musi tak sobie postać w spokoju. No i tadam! Jest lustro, zdjęte są naklejki. Jest naprawdę bardzo duże, także już będziemy mogli z powrotem zamontować sobie baterię. Będzie kula. Chcesz się kąpać z kulą? Nie.
Nie, no gdzie ciąć teraz? Tak prezentuje się szyba z daleka, będzie miała bardzo fajny uchwyt na tych drzwiach, taki czarny, podłużny. Troszeczkę ta łazienka teraz jest mniejsza, ale i tak jest bardzo duża. Naprawdę dla mnie jest idealna. Bałam się, że początkowo ona będzie właśnie może mi nawet trochę za duża, bo ja zawsze wolę takie przytulniejsze łazienki, ale jest idealnie. Za bardzo. Za bardzo idealnie? Ona się już rozbiera, już kula jest grana. Także się kąpiemy. Nie, tu sama będę. Sama wchodzisz, tak jak wczoraj? Dobra. No i tutaj mamy też już podklejone lustro na drzwiach do łazienki, więc ono musi tak sobie troszeczkę postać, ostać, więc jest podklejone od dołu, też po bokach, żeby właśnie było zabezpieczone, ale bardzo mi się podoba. Tyle kątów będzie, żeby się przejrzeć w naszym domu, żeby nagrać coś. Ja bardzo lubię lustra, więc nawet jak zamkniemy drzwi, to od środka w łazience też pięknie to będzie wyglądać. A jak będę się kąpać w wannie, to będę się widzieć. Super, bardzo tak lubię. Idziemy podsłuchać tatę, jak się uczy w hiszpańskiego. Chodź, prowadź. I poskakać. Tylko cicho, po cichu podsłuchamy. Dobra. Może ona poskakać sekundę? Tak, i akurat tutaj musisz żona moja być w tym momencie. Proszę bardzo. I kto wygrał grę? Akurat Angelika przyszła? Uhuhu. Jak nie? 12 było! Uhuhu. Iga Świątek wygrała, bo tak się podpisałem. Mama. Brawo! Hasta luego! Najgorzej. Jak ja byłam malutka i chodziłam do szkoły, to kupowałam sobie w sklepiku szkolnym takie andruty. Tylko akurat te moje, kurczę, były takie białe. Te są takie bardziej opalone. Dobre? To się je. No, to się je. Mm. Smakują spalenizną. Kurczę, coś z nimi nie tak. Ale podzielmy się tak z tatą. Podzielimy. Mm. Pamiętacie takie białe i taki chłopczyk tam chyba był narysowany. No, nawet te ze spalenizną też dobre. Dałaś tacie? I teraz zróbmy test. Zróbmy test, jakbyś spała, no? Wygodne? Czy takie kluseczki leniwe pani sobie życzyła z sosikiem? Tata wziąć. Tata, oddaję ci jednak. Fajne? Na tenis? No. Różne pozamawiałam. Przepiękne. Ale fajne. O co to? Wow! Jordan, Jace on my feet! Brawo! Fajne bardzo. Jestem chory. Lepiej troszkę czy nie? Nie? Lepiej, ale wiesz, umieram, nie? No i fajne to jest, co? No fajne. Lepsze niż taki zwykły rogal. Ale ja wiesz, co bym chciał. Bo to ja... Jakby mi miał mnie zasnął w taki sposób. Na mnie zawsze się opierasz i wtedy jeszcze masz podpórkę pod... Właśnie. Pod szyję. Fajne to jest. Ale wiesz jakie są? Takie, że... Wiem, takie te chińskie wkładasz. To na mnie właśnie, bo ja śpię tak. Ty mówisz o jakichś dmuchanych. Ja widziałam takie wielkie baniaki, ale nie ale dmuchane. Ale co ty myślisz, że baniaki przez lotnisko przenoszą? Nie. Co ty robisz? Ja sobie zrobiłam kanapki. Ej! Nie, no już myślałam, że więcej zabierzesz. Robię sobie kąpiel i znalazłam taką gwiazdkę z Sephory. Musiałam już jakiś czas temu ją kupić, bo leżała sobie w szafce. Także ją wrzucałam. Przepiękny zapach takich azjatyckich kwiatów. Muszę skorzystać do Twinkle, bo pokończyły mi się sole. No a najchętniej to bym się w swoich solach pokąpała. I pokażę wam specjalnie teraz ten mój kącik tutaj w łazience, bo czytam sobie oczywiście zawsze komentarze pod moimi filmami i po prostu tak mi się śmiać chciało, jak przeczytałam komentarze, że mam tutaj za dużo kosmetyków wystawionych, że w ogóle pierdzielnik, jak nie wiem co, taka wanna, taki kamień podświetlany, a jest pierdzielnik. No słuchajcie, jest pierdzielnik, bo po pierwsze mam dziecko,
ten, kto ma dzieci, to wie, jak to czasami bywa przy tych dzieciach. Są zabawki porozrzucane, są kosmetyki porozrzucane. Dodatkowo mam jeszcze remont w domu, bardziej wykończenie. No i panowie teraz sobie robią tutaj takie listwy ze szkła czarnego. Tutaj coś było tynkowane. Ten fragment będzie malowany, bo coś się właśnie okruszyło przy zakładaniu tych listw. Tutaj na wannie stoi nawet teraz płyn do mycia okien, który nie jest mój, tylko właśnie panów pewnie do tych szyb. Także tutaj jest pełen bałaganik. Nie mam jeszcze zasłony. Będzie za tydzień w łazience, więc mam ręcznik, no i trudno. Nie mam też kinkietów, ale wiecie co? Ale i tak jest super. Wszystko na ten moment jest takie robocze, przejściowe. To jeszcze nie jest to wszystko docelowe, co ma być. Także, kochani, weźcie na luz. A kolejna sprawa jest taka, że też czytam do komentarzy, gdzie piszecie, to powinno być tak zrobione, to jest beznadziejne, szary kolor beznadziejny, całe światło w domu beznadziejne. My takie lubimy, my lubimy szare kolory, my lubimy bardzo biel, światło mocniejsze, bo nam idealnie pasuje pod nagrania. Ten dom robimy totalnie pod siebie, więc co by kto nie napisał, ja jestem taka szczęśliwa, że taki piękny dom udało mi się stworzyć razem z Luką. To nie jest studio nagrań, to nie jest muzeum, to jest, kochani, nasz dom. I tym oto miłym akcentem zakończę dzisiejszego vloga. Widzimy się już w kolejnym. Buziaczki!